To są stres testy dla tych, którzy ten. On chyba trwa do dzisiaj, do końca dnia, tak? Czy jakoś tak? O, nawet nie wiem. Do dzisiaj jest stres test? A powiedz mi, co to mówił Nexus, że 12 już coś się zaczyna? Że coś... Tak, 12 już się otwierają serwery, żeby tylko wejść, zająć sobie nick i ewentualnie. Czyli... No nick i serwer, nie? Do jutra? Chyba do poniedziałku. Ale to do jutra, to znaczy dzisiaj do 24 w takim wypadku? Właśnie nie wiem. No co, no kurde, Paladyna to każdy utera chciał zrobić, nie? Blond włosy i tak dalej. Ja zrobię sobie takiego już Dawidka trochę, czyli z gniazdkiem. Może brodę taką z... Myślę, że to jest taki Dawid. Dobra. Jest, niezajęty, mam bonkolnik. Dobra, to powiedz kiedy, to odpalimy, zobaczymy sobie wejściówkę, intro. Kurde, jak mi nie było, mnie teraz tydzień, jak mi broda, wiesz, urosła i wszystko, muszę się skoczyć w tym tygodniu do goli brody. Kurde, zagrałbym z tobą roleplay, Adrianek. Taki byśmy nie robili taki, wiesz, no. Crime RP, tylko byśmy sobie jakieś inne takie bajery robili. Pepega RP, Pepega, Dawid. Pepega, no. RP. No. Dobra, tworzę sobie postać, bo się... Czekaj, jakiś dźwięk był. Z czego to jest dźwięk? Do 20 czasu polskiego stres test. Aha. Ach, kurwa, pokazałem coś, czego może nie powinienem pokazać. Dobra, jak coś to... Jak to było w tym faceci w czerni? Nie ma was. Cyk. Zapomnieliście. Jazda. Dobra, odpalamy? Czekaj. Tak myślałem, że moje imię jest niedostępne. A co, Slay Prox jest niedostępne? Adrianek spróbuj. Nie, Adrian jest niedostępny. Chciałem Adrian. Nie, no takich to chyba nie ma. A wiesz, że w ogóle niektóre polskie imiona... Ty, nie ma, ale ja mam zamiar sobie ukraść. Znaczy ukraść, wziąć po prostu. O, to było dobre. A ja bym Dawidek zrobił. O kurwa, stary. To będziemy musieli koczować. Będziemy koczować, stary. Rozbijam namiot i biorę. O! To co tam w końcu wybrałeś? Człowieka, Rogue'a. No to co? Czekam na ciebie. No to Enter World, go! Ładuje się. Pokażę wam piękny Elven Forest. Nie skipujemy, nie skipujemy. Nie, leci. Ale ładne Stormwind było. The noble humans of Stormwind are a proud, tenacious race. Though the recent invasion of the demonic Burning Legion decimated their sister kingdom of Lordaeron, the defenders of Stormwind stand vigilant against any who would threaten the sanctity of their lands. Nestled in the foothills of Elwyn Forest, Stormwind City is one of the last bastions of human power in the world. Ruled by the Child King Anduin Rhin, the people of Stormwind remain steadfast in their commitment to the Grand Alliance. Backed by their stalwart allies, the armies of Stormwind have been called away to fight a savage horde on distant battlefields. With the armies gone, the defense of Stormwind now falls to its proud citizens. You must defend the kingdom against the foul mongrels that encroach upon it, and hunt down the subversive traitors who seek to destroy it from within. Now is the time for heroes. Now humanity's greatest chapter can be told. Polaki są tu, już czekają na nas. Giero, dobra, spoko. Potem Adrianek, do ciebie mam informację odnośnie RP, to po graniu WoWa. Okay, okay. A tam jeszcze było pytanie, czy będzie RP? Jeszcze dzisiaj, później po WoWie może sobie zagramy. Dobra, ja już biegam tu, łysy. Czekaj, bo tu chyba widzowie jacyś już, kurde. Mi się wydaje, że już... Tam samouczek to chyba dla jakiś, no to nie dla nas chyba, nie? Nie, nie, nie. Ale ja zawsze bez żadnych addonów grałem, tak, na tym klasiku, o. Co to jest? Movement. Dobra. No to jest dla... To tylko jest są informacje sobie ciszę troszkę, bo dźwięki są za głośne. Dawidku, gdzie ty jesteś?
ja jestem przy tym kolesiu, który płeć wydaje. Mnie zaprasza, ale ja nie chcę go na razie, bo ja siema, no cześć. Cześć. Gościu, gdzie questy? Tak, bo będziemy sobie robić w party. Jestem ciekaw, czy też jest ten system... No, wiesz, nie wszystko jest jakby łączone, że musimy niektóre rzeczy zrobić dwukrotnie, będąc w tym. Ty, chodź no do gościa na schody chodź tutaj. Okej, okay, na schody. Chyba cię widzę, albo nie. Skacze, jak się nazywasz? Skacze, Bonkol. Też skacze. Kurwa, nie mów, że... Jego tu nie ma. Okej, okay, czy my jesteśmy na dobrym serwerze? Czekaj. Jak się sprawdza tutaj... Inny shard? What? Czekaj, Adrianek. Bo... Invite? Bo tu nie ma łączenia shardów, pamiętaj o tym. Chyba, że... Cóż, zezwalaj na coś, no zezwoliłem. Tak, dokładnie to samo się... Czekaj, chyba jesteśmy, dobra. O, jesteś, nas. No i teraz to jazda. Teraz to tak, dobra, idziemy tutaj po questik. Cyk. What can I do for you? Shardowanie, o mój Boże. Daj zapro do... Dawaj z widzami. Nie gramy z widzami, bo ja wam powiem tak, ja uwielbiam grać w różne gry z widzami, ale to jest po prostu stres test, tu nie ma co się ten... Na spokojnie, chcę sobie pogadać, sobie pobiegamy, porobimy questy. Powiem szczerze, na dłuższą metę jak ktoś biega za mną i mi skacze na plecach, mnie to trochę denerwuje i czuję, że ktoś coś czeka na mnie, co ja zrobię, a... O. Dobra, czekaj, Adrianek. I te... Dobra, koboldy trzeba pozabijać. Koboldy, Berminy, Dawidku, lecimy. A ja mam mackę, kurde. Wilka to nie. Dawaj kobold. Pluję na widzów? Nie pluję na widzów. Po prostu każdy streamer wam powie, że na dłuższą metę też lubi sobie pograć, jeżeli chodzi o WoWa. Czekaj, ja muszę jeszcze sobie interfejs odpalić, muszę action bary poustawiać, to wiesz, to jest kurde. Przede wszystkim ja nic nie powiedziałem takiego, że my zaczniemy grać i widzów bierzemy do party. Nie wiem, czy ty tak gadałeś. Ja tak nie gadałem. A nie. No to nie możecie mieć pretensji. Chodź, ale wiesz, gdzie są koboldy, no, Adrianku. Tak, tylko wiesz co, skillę ustawiam. Ty będziesz takim kurde defiasem, złodziejaszkiem, to ja nie wiem, czy ja mogę się tutaj jako paladyn roleplayowo się z tobą kolegować. No powiedzmy, że tutaj póki co. Dobra, gdzie są te koboldy? Zabijasz koboldy? No, Adrianek, nie, idziemy. Koboldy nie. Są tam! O, wiem, tam w jaskini. Kojarzę, pamiętam. Już nie ma podpowiadania na minimapie, już się nie poradził. Dawaj, na próbę musimy udupić wilka. Czekaj. Enemy units. No i kurde, jazda. O, te dźwięki! Cyk. Boom. I dawaj. I to, tak. Kto pierwszy striggeruje, nie? Kurde, to jego. Tak? A no tak! No dobra, tak, czekaj. Nie ma takiego, wiesz. Nie jest tak łatwo, bierzesz tam. Czekaj, my musimy verminów ubić, tak? Dobra, bo ty bijesz ogólnie. A, jeszcze autoluta sobie włączę. System. Tak, muszę to zrobić, ale dźwięki mam zdecydowanie za głośno. Zdecydowanie też mam za głośno. Gdzie było autoloot? Advance? Combat? Nie, advance. Nie. Graphics? Controls. A to było w controls chyba. System, interface options. Interface, autoloot jest interface pierwsze. Dobra, go. O, teraz powinno być okej. O, Dawidku! Co? Dobra, zginąłeś, ja cię już leczę, stary. No, powiem ci, to już jest świat WoWa, nie? Prawie zginąłem. Nie ma żartów. Czekaj, bo nie trafiłem, kurde, to jest upośledzony paladyn. Cyk! Ty, ale to cię... Nie, zapomniałem o tym, że moby faktycznie zadają obrażenia. No i zawsze z tą maną, wiesz, bo jakby teraz w tym nowym WoWie jest tak, że prawie ci many w ogóle nie brakuje. A tutaj to było tak, zawsze siadanko. Aha. No i patrz, ten gościu mi zabije, tego też tutaj, cyk. I właśnie to, co uwielbiałem w paladynie, że jak na klasiku się grało, to wiesz, zawsze był ten system, że kto pierwszy zaatakuje, na niego jest trigger i jego będzie zabójstwo zaliczone do questa. To ja wchodziłem konsekracją, cyk, cyk. Aha. No i wszystkie są zaznaczone. Jak mogłem mnie zabić? A, bo ja mam na czacie kobolda Geomantę tutaj na Twitchu i... No, ale to nie są twoi tak naprawdę, wiesz, nie przejmuj się. Ty, ja nie mam broni do rzucania. A nie, mam! Czemu nie mogę nią rzucać? Czemu nie możesz rzucać? Boże, bo jestem za blisko! Bo jestem za blisko chyba. O ile się nie mylę. Czekaj, zaraz zobaczę. Dobra. Bo jak chyba... O właśnie, no. A jak podejdę bliżej, to nie mogę rzucać. Czekaj, no właśnie, tak jest. Muzyka włączona, dobra. Dobra, tu jest vermin. Let's go! Jeszcze musimy czterech ubić.
Tak, jeszcze czterech. A, bo to nam się zalicza, jak ja zabijam, to ty też dostajesz, nie? Tak, jest. Ej, kurde, spoko. Albo i nie. A nie, bo to Vermin musi być. Ja chyba jakiegoś innego klasia. Workera zrobiłem. Dawid, jazda, levelowanie do 15 na koboldach. Stary, idziemy i wiesz, na kogo pójdziemy zaraz? Na pierwszego bossa. Ale to nie zaraz tak to pójdzie, tylko 8, 10 levela. Jak pójdziemy na wiesz kogo? Na Hogera. Na Hogera. Pierwsze rajdy, a nie wiem, czy chodziłeś na takie rajdy, co wszyscy na pierwszym levelu szli. Tam w ogóle... Ja w klasykę nie grałem. Okej. Okay. Statystyki wbite. Ja tu na razie wszystko biję, nawet jak nie trzeba, żeby levelek nam poszedł. To jest stare, nałożyłem śmieci na siebie, pierwsze itemy. Jakieś szmaty na siebie. Powodzonka? To będzie fajna przygoda, jak już wyjdzie. Wiesz co, bo najgorsze jest teraz to, że tak gramy na tych postaciach i tak dalej. Ale no, wiesz, jest tak ta świadomość tego, że to nie jest. No, tak, no tak. Właśnie, że to wiesz, że to nie jest twoje, że to zostanie tak usunięte. Gram, bo gram coś tam. Dobra, już zrobiony quest, idziemy oddać. Ty już zostaw tam tego gościa. Chodź. Dobra, i tu w ogóle jest questik. Tego nie wziąłem sobie po drodze. Nie wiem, czy ty go brałeś. Nie mam w ogóle tu questa. A nie, mam? Mam. Można mam wziąć, tak, bo on chyba trzeba. Wilki, właśnie. I to jeszcze raz się kupię. Dobra, będzie widzisz. Więcej expa. Idziemy teraz oddać tego. Gościu tutaj mówi, że koboldy są złe. No to wiesz, bla, bla, bla. No i to tak. I on mówi, wyczyszczony kamp. 25 kurde mi dał gówna. Plus dodatkowy jeszcze jest quest z... Widziałeś, bo to jeszcze był jeden quest. Tak, dwa są. Dwa są teraz. Czekaj, nie tędy, gdzie tu się wyłaziło, tędy. Ale tu jeszcze jest quest. Czekaj, list trzeba dostarczyć tutaj, gdzieś jest gościu. Okej. Okay. Do środka. O, jest, bo to jest chyba uczeń paladynów, ale to jest mój trainer, a ty będziesz miał inny chyba, wiesz? Ty będziesz musiał iść i tak, bo tutaj on nas on jakby po raz pierwszy nam pokazuje, że tu trzeba się uczyć skilli. No i właśnie, jest Devotion Aura i... Czekaj, on ci już to pokazał, czy nie? Tak, teraz mi, jak drugi level wbiłem, to ten gość co questa daje przy wejściu. Dobra, kupuję sobie. Patrzę. To ja będę musiał iść gdzie indziej, tak. Tak, ty masz jakieś złodziejaszka. Nie wiem, czy on jest ukryty albo u góry, albo na zewnątrz gdzieś. Ty, no dobre pytanie. Masz trochę. Go na minimapie, będziesz miał świecącą kropkę. To nie wiem, gdzie to jest u ciebie. Na minimapie świecąca kropka. Teraz to jak wyjdziesz pewnie. Okay. A, już widzę, mam. No. Idę do niego szybko. Tu masz świecunie kobold, o, dobra. Kiedyś jak zaczynałem grać, to był koń taki jest właśnie i tego ja mówię, o, ale fajnie by było na koniu jeździć, a to kurwa trzeba było 40 level wbić. Wilki musimy zabijać. Tak, ale ja ogólnie tak, mam, ja chcę zobaczyć, czy ty też masz te questy. Bo ja mam tak, wilki do ubicia, potem... Mów jakie masz, no. Wolves Across, Investigate i Brotherhood. Masz te trzy? No właśnie te mam, no. To lecimy z tematem. Jeszcze mam encrypted letter, czy coś takiego. Mhm. Ale... Właśnie, Boże. Jeszcze kurde, będzie trzeba teraz hajs wydawać na te skille. Damn. Co obraża widzów Dawidka? Jezu, mnie tak nie obchodzi jego egzystencja po prostu na tym Twitchu tego dziada, że... Dobra. Tylko tu będzie problem, bo tu mięsko to musimy, wiesz, najlepiej właśnie się rozdzielić i po prostu sobie wbijać osobno. Bo to mięso chyba jest przedmiotem, wiesz, normalnym, to nie jest questowy, quest item. Więc jest mała szansa na zdropienie tego. Czy ty się nauczyłeś czegoś właśnie? Tak, bycia ukrytym. Ale chyba jeszcze nie masz nic, co działa z ukrycia, nie? Tak. A co będziesz sobie w kombata robił? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. No bo do expa jakby najlepszy był kombat, bo on miał największą przeżywalność, bo miał tam parowanie jakieś, wiesz, takie jak już walczysz, to po prostu jest większa przeżywalność. Ale to dobra. Byli tacy, co Assassination robili, nie ma problemu. No a i mackami się warto było grać na ten, na jednoręczne
Mace'y, bo chyba na kombacie miałeś szansę na stuna w ogóle, jak biłeś. Aha. Wtedy dwie macki brało się na offhand i my hand i zwiększało ci to. Tylko to chyba jakoś tak jest, że offhandowa ma mniejszą szansę niż główna, nie? Na stunowanie. Znaczy, nie wiem. Ale powiem ci, fajne takie to, kurde, biegasz sobie. No i questy klasowe to jest coś superanckiego, dokładnie. Dawidek uczy grać WoWa? No kurde, bo ja klasika w ogóle nie znam, a Dawidek Dawidek wie? Oj, właśnie, to jest jeden z problemów Rogue. Combo pointy, tak jak teraz w WoWie są nabijane, to one są, o ile się nie mylę, w taki sposób, że to jest tak jakby na tobie, a nie na postaci. W tym WoWie jest tak, i to w ogóle przez długi czas chyba tak było, że combo pointy są na targecie, który atakujesz. Tak. To nie przechodzi na inny. Więc to było bardzo... A nie było jakiegoś skilla, który miał Rogue, czy ej, aż szczerze, tak, jest. Że te combo pointy tak, przenosisz to jest, na to był skill, chyba jeden z ostatnich skilli w jakimś drzewku, ale nie wiem, czy to od klasika było, czy od wodka. Że po prostu przenosiły się na inny target. No i bez tego się ciężko jakby walczyło, nie? Przy dużej ilości... Aha. Targetów. A czemu ja biję w ogóle werminy? Workersów mam bić, dokładnie. Tak. Wiem o tym. Nie, bo po prostu ja wiem, że jest jedynka przy kwestii, jak mamy wspólny, ale tak mi się wydawało jeden, w sensie, że może dwa powinno być, ale dwa to chodzi, że dwie osoby oprócz mnie jeszcze. A jak to w ogóle... O Boże, jak to woda wygląda. Znaczy, bo to w ogóle można zrobić też tak, że możesz mieć grafikę taką typową, klasikową, a możesz sobie zrobić lepszą grafikę, nie? Nie, ja mam tą typową, tylko sobie, wiesz, wszystko ja na ultra zrobiłem. Coś, czego nie miałem nigdy, no jak miałem... O Jezu, źle poszedłem. Jaką postać będzie miał Adrianek? Wiesz co, tak w sumie musiałbyś sobie wymyśleć imię i nazwisko teraz dla niej. Imię i nazwisko dla swojej postaci. Znaczy ogólnie teraz, jak sobie teraz biegamy, możesz sobie wymyślić nawet tak na luzie, że imię i nazwisko do twojej postaci, wiesz, to równie dobrze mogą być polskie, w sensie dobrze jak na przykład jest to w miarę, bo to jest, się dzieje w Los Angeles, więc dobrze jakby to było takie troszkę amerykańskie, ale są też takie różne, że na przykład mają imię, jakiś John na przykład Kowalski, nie? Też mają polskie imiona. Może być to, wiesz, totalnie, że jak na przykład gra słów, tak jak jest smaczny gra Chińczyka, który ma Kui Chak, w sensie K-U-I C-H-A-K, czyli Kui Chak. Nie, czekaj, bo ja to widzę. I Kurczak, nie? No Kurczak. Dary, ja tutaj 11 o'clock, to moje 11 imię o'clock nazwisko, nie no, fajny, dobry pomysł. Nie, czekaj, myślę, chciałbym chyba się nazywać Timmy. No, Timmy? Timmy jest tak śmieszne imię, takie Timmy. Tylko jeszcze nazwiska mi brakuje. Timmy. Nie, Pepega nie. Nie, w sensie oni nie chcą, żeby używać za bardzo w ogóle w grze takich rzeczy z Twitchem, że jakieś kapy i tak dalej, żeby nie gadać o tym. O, Timmy Tyler! Ej, to fajnie brzmi. Timmy Tyler. Tylko wiesz, jakie beka wychodzi często w grze? Ale to są fajne takie plot twisty, no. Że Tyler jest takim nazwiskiem, że na 100% już ktoś ma Tyler na nazwisko tam. No. I teraz jest tak, albo wtedy nie chcesz, bo chcesz być oryginalny mieć, albo idziesz z tym nazwiskiem i jeżeli spotkasz inną osobę, która tak samo nazwisko, możecie odegrać sobie na przykład, że ej, to ty jesteś moim jakimś bratem czy kuzynem, wiesz, coś takiego. I jakby z nic się bierze jakaś akcja i nagle możecie ustalić, że kurwa, mieliście matkę jakąś tą samą i pamiętasz z dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej, wiesz. To są... I to, że to jest jakiś mój adoptowany brat. Tak, i nagle będziecie się kumplować, wiesz, różne takie cuda, nie, wiesz. Nie, spoko. Gorzej, jak się okaże, że twój brat jest na przykład w mafii, no to wtedy będziesz, kurde, już zaplątany od razu, stary. Timmy Turner. Jednego kobolda musimy zabić. Timmy Turner. Ja jeszcze jednego kobolda idę ubić, tak jest. Nie no, Timmy, powiem ci tak, imię... Tyler, niech jest Timmy Tyler, TT, no jest stary, jest hit. Bo to jest proste i do zapamiętania, i do napisania, nie? Tylko Timmy, jak tak, będziesz tak. Chciał mieć? Timmy? Tak? Tak. Timmy? No normalnie, no Timmy, nie? Ty i my, e. No dobrze, ładnie. Timmy bardzo mi się podoba. Nad nazwiskiem jeszcze się pomoże. Timmy O'Hara. Nie, powiem ci, fajne jest to ten Timmy Tyler, ale mówisz, że Tyler ja bym jest nazwał sporo, nie? Timmy Late. Timmy Late.
Timmy Too Late. Nie, bo Timmy Too Late! Ale Timmy Too Late to by było, by ci mówili, Timmy ej, Too Late. Gadaliby ci Timmy Too Late na pewno. No i stary, by się nade mną znęcali, a Timmy jest taką osobą, która bardzo źle znosi, jak ktoś nad nim się znęca psychicznie. No właśnie. Timmy Timer! O, że timer, że czas! Timmy Timer! Ale będziesz miał, wiesz, zawsze będziesz miał problemy, jak cię ktokolwiek będzie pytał imię, nazwisko, będziesz kurwa musiał mówić, bo będą myśleć, że Tyler mówisz, albo wiesz, Turner. To jest takie, że nikt się nie spodziewa, że ktoś się nazywa Timer, jak zegarek, nie? Nie no, Timmy Timer. Ale no, nie no, nie no, raczej nikt nie będzie, no chociaż nie. Nie, będziesz policja, czy ktokolwiek, wiesz, no, czy masz dowód niby, możesz pokazać też dowód, nie? Jak ktoś nie zrozumie. Timmy O'Clock, nie no, Timmy Timer jest dobry, Timmy Too Late jakiś, no co to może sobie myśleć. Timmy Timer, podoba mi się to, Timmy Timer, no. Dobra, jest wykonane, biegnę teraz pooddawać questy. I... Ja kurde, mięso jeszcze nie mam, wiesz? Ulepka. Ale czekaj, to ja zrobiłem to z tym mięsem? Aha, możesz sobie zaznaczyć czekaj, questy, czekaj, nie, bo ja jedno, a bo ja nie strakowałem wszystkich, faktycznie. Mogę, wiesz, że bandany czerwone jeszcze musimy zdobywać, wiesz skąd je wziąć? Tak, dobra. One będą tam, gdzie się pole tam pali. Gdzie aha, są strachy aha, na dokładnie. I potem będziemy mieli questa z tym, żeby w ogóle gasić. Dobra, ja muszę wilki udupić, stary, jeszcze. Kurde, masakra. No, ty nie masz jeszcze mięsa, no bo sami musimy to zdobywać. No tak, no dobra, no to expimy, no, let's go. No dobra, dobra. No, jest już drugie. Stary, już trzeci level, jeszcze 12 i koniec przygody. No i koniec, i przeszliśmy, Wowa. O kurde, ale to będzie tak fajne, nie mogę się doczekać. To nie ten dodatek? A nie, nie, nie gasi się, przepraszam, tak. Serio? Nie, no tu się nie pali. Nie, bo tu jest tak, że defiasy, tu jest tak, że defiasy na razie opanowały jakby te farmy i tam jest to, jakbyś czytał questa, to jest tak, że jakby oni to jest ich farma, oni tam z tego żyją, bo oni tam zbierają chyba te winogrona czy coś na wino. Rozumiem. Ale te skurwysyny tam się osiedliły i po prostu im podbierają zapasy, nie? Więc tu na razie jest na zasadzie, że te chyba podbierają zapasy? A dopiero później jest, że niby jakieś wypalanie krzaków, czy coś tam było, jakieś pożary. Rozumiem, rozumiem. Dobra, mam 100% już. No to jeszcze. Daj mi dostęp do klasika. Ale to nie jest tak, ja mam tylko stres test. Ja już mówię, każdy kto ma zapłacony abonament, możecie nawet teraz kupić, to do końca chyba tego dnia albo następnego trwa stres test. To jest ostatni chyba stres test, więc wtedy każdy bez jakichś specjalnych kluczy i dostępów może po prostu mając abonament tego klasika zainstalować. Natomiast tak jak mówię, jest to tylko kwestia jednego, dwóch dni i czekamy wtedy chyba do 28, tak? Czy którego to jest? Jeszcze raz, Dawid. Do którego sierpnia jest oficjalny start? 20 któryś, nie? Siódmy. Czy w sumie jak teraz kupicie abonament, to te dwa tygodnie, to znaczy będziecie mieli jeszcze przez po wyjściu klasyka jeszcze przez 2-3 tygodnie dalej dostęp, nie? Możecie sobie w tym czasie pograć. A, i no i jutro, czy pojutrze, jutro chyba jest zajmowanie ników. Tak, 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 tak. I od razu z Realmem trzeba zająć, tak? No bo chyba tak. No bo... Znaczy no na serwerze konkretnym, którym chcesz grać, no tak. Zupgrade'owałem sprzęt, stary, więcej armora. Szkoda, że nie, nie ej, no szkoda, spoko, że nie mamy, że Blizzard nie ma takiego systemu influencerskiego trochę, że jak widzowie są i cię oglądają i na przykład i tak chcą sobie kupić abonament, to z jakimś naszym kodem, my, może nie dostawalibyśmy pieniędzy, ale na przykład byśmy, nie wiem, jakąś dostawali takie, odkładałoby się, że za to możemy sobie abonament potem kupić w grze, nie, czy coś takiego. No bo jakby wiesz, no jednak streamując daną grę to zawsze jest reklama i komuś na pewno ochota przychodzi na tą grę. Znaczy no niby tak, ale z drugiej strony po co robić coś takiego jak widzi, tak ci wyślę dotacje za, i za pieniądze te kupisz sobie abonament. No bo ty nie, ale tak miałeś, wiem o co ci chodzi. Wiem. Ale nie, to ma sens jakiś, ale znaczy bo... Nie no, ale nie chodzi o to, że wiecie, Janusz i tak znaczy, mało ja wiem, mi, tylko chodzi, ale... jakby, no zobaczcie, większość platform ma, no już jakby te wszechobecne kody z Epika, no to już się żygać chce, bo ludzie wszędzie to wypisują. Kod Izak, kod Evron, kod taki, kod ten, bo... Znaczy, nie no, wiesz co, wydaje mi się, że po prostu WoW jest taką grą, że trochę ciężko to zaimplementować z jakimiś streamerami gdzieś tam, no chociaż nie wiem, no jakieś... Te... Znaczy wiem o co ci chodzi, żeby jakieś Twitch Prime były porobione, coś tam w WoWie, żeby podostawiać i tak dalej, ale... No Blizzard taki no, jest, no, jaki no. jest, no nigdy jakiś nie był za bardzo taki przychylny do takich współprac, więc...
To już się raczej tego nie zmieni. No politykę po prostu taką prowadzą od kiedy pamiętam, nie? Daj abonament. Kurde, a bo te wilki jeszcze musisz zabierać? Mięsa. Zbierasz, tak? Dwa mięsa, no. I idziemy na bandamy. Dwa mięska szybko zrobię. Mhm. Adrian, jak tam efajka u ciebie? Co to jest? Smok? Ty, czy co to jest? No. Tak, jakiś tam smok. Ale wiesz co, powiem ci, tam też powoli, znaczy powoli. Widziałem, jakie mają priorytety ludzie, którzy kupują sobie papierosy. Bo pierwszą rzecz, jaka została mi powiedziana w sklepie, kiedy wszedłem, to było... Panie, weź pan tego, bo to robi taki dym. No dobra, no to jest gimnazjalne, ale powiedz mi, jakich używasz? Szóstek, trójek? Szóstek, wiesz co, bo ja powiem tak, ja kompletnie się nie znam na efajkę w dalszym ciągu. Dobra, jedyne, a powiedz mi, jakie wszedłem... sobie wziąłeś te smaki? Smaki. Malina, porzeczka i... Najgorsze. Wiesz, dobra, na przyszłość, pamiętaj, te wszystkie smaki, bo ja próbowałem już, jak mnie tam różnymi częstowali czy coś... To jest wszystko ciul, nie? To musisz najbardziej takie mocne smaki cytrusowe, czy mięta przede wszystkim, mięta na przykład, albo jakieś cytrusy, nie? Czy tam limonka. Bo tak jakby za bardzo przekombinowane tam jakieś, że kurwa tam mango, nie mango, wiesz, to jest tak jak z szyszą, nie? Paliłeś kiedyś szyszę pewnie. Jak są te melasy, to to tam wiesz, że niby o, to fajnie brzmi, bo jest truskawkowe, a tak naprawdę to tak jakby węgiel byś wdychał, nie? Aha. To są takie. Znaczy, po prostu musi. Znaczy ja powiem... Są smaki, których naprawdę ciężko zdupić. No wiesz, ja to mam. Znaczy, no co, no ja tam wszedłem i powiedziałem tylko, że słuchaj. Dobra, gościu, a powiedz no, ja jak chcę się... sobie po prostu zastąpić papierosy i po prostu dał mi to, co mi dał i tyle. A jak właśnie? Jak tam nasycenie czujesz, że nie sięgnąłeś na razie po normalną? Nie. Znaczy wiesz co, no wiesz, no bo to ma nikotynę, no ja nie czuję potrzeby. Tak jak na przykład miałem niekiedy tak, że wiesz, nie paliłem dzień, dwa, no to było takie, że abym sobie, kurde, kusi pójście do sklepu. Dobra. A tak to wiesz, to po prostu chce mi się zapalić, to biorę sobie parę buchów i tyle, nie? Dobra, idę do tego, idę oddać kościka. Ja tych... Tak? A wilki zrobiłeś, tak? A nie było labet, widzisz, że to... Tak, zrobiłem wilki, cyk, cyk. Mogę pierwszy item wybrać. No, wiadomo, że ze skóry, no come on. No bo tutaj było tak, że mail jest od któregoś i plate jest od któregoś, nie? To ty nie wiesz o tym. Jeszcze raz, Dawid. No, że ja mogę maile nosić, ale plate'y dopiero od jakiegoś poziomu, chyba 60. Czy tam... A czy, Dawid, ja nie wiem, 40... ja w nie wiem jak jest. Maile ja, już ja mam. Nie wiem nic. Tak, tak. A w... A Hunter? Czy Rogal? Nie, Rogal tylko może ledery. Ale Hunter chyba mógł maile od 40, jeżeli dobrze od pamiętam. Od 40 mówią, no. W stroju tak. Ty w ogóle nalicza ci się... A nie, te koboldy znowu musimy zabijać. Nalicza ci się to, czy nie? Czekaj, bo ja jeszcze nie wziąłem tego questa chyba. A, dobra. Jestem dobra. U gościa. Okej, dobra, będę ci pomagał i tak zabiję. I cyk. Dobra, i sobie tu trakuję od razu. I faktycznie są koboldy laborery. A gdzie idziemy? Już się sprawdzam. Ty już poszedłeś do... Nie, bo to chyba tak było, że jak jesteś bardzo daleko, to nie nalicza. Co tu? Kto tu biega? Ty, jakieś frajery przyszły tu na levelu pytajnikach? Undeady. I Wolf. Ty, przyszły jakieś haj, zrobię im haj. Widziałem ich, widziałem. Tylko, że to jest, wiesz, oni... Co oni mogą robić? No, co, no dopóki ich nie... Nie, dopóki ich nie zaatakujemy, oni nam nic nie zrobią. Aha. Noga. A ciekawe, co to znaczy noga, bo jest coś takiego, na przykład kek to jest lol, nie? A noga to nie wiem, noga, siema? Ale co, że noga? No bo no, po ich niemu, w sensie po hordowskiemu. W tłumaczeniu na nasz, co chcieli napisać. Dobra, bije laborery. Kiedy ogłosimy, jaki serwer weźmiemy? No pewnie jutro. Pewnie jutro. Ale nie pewnie, tylko na pewno, tak? No tak, no jutro, jak już zrobimy postacie, to pewnie pójdzie jakiś pościg mówiący, gdzie będziemy grać. Znaczy, nie wiem, czy to ma sens w sensie, no tak? W sensie sens? Nie, bo tak... Trochę... Znaczy inaczej, wydaje mi się, że Classic
jest na tyle taką grą, inaczej, wydaje mi się, że Classic jest taką grą, że trochę słabo by było, żeby ktoś wybierał serwer ze względu na to, że tam będzie streamer grał, tak? Znaczy, powiem tak, jeżeli ktoś nie ma naprawdę z kim grać, żadnego kumpla, to raczej tak by zrobił, wiesz? A, no chyba, że tak, no ale z drugiej strony to też nie jest jakieś takie głupie, bo no jakby biorąc serwer, na którym gra streamer, to jednak gdzieś tam masz z tyłu głowy, że a, no to może kogoś znajdę też. No tak, bo będą pewnie wokół niego widzowie inni i będzie jakaś może gildia, wiesz. Czy ja tylko dłużej będę grał? Nie no, dzisiaj typowo rekreacyjnie pogramy sobie, coś tam wbijemy parę leveli i jakby nie ma sensu, bo to jest stres test. Ale jak wyjdzie, to będę grał. Oczywiście, że będziemy grali, bo jakby, no, ja WoWa w ładnych parę lat przegrałem. W TBC, troszkę w Klasika też tam serwery. No, było. No, najwięcej na TBC grałem, szczerze, i na Wodku. Ale to na TBC dużo więcej grałem niż na Wodku. Wodk już był takim pozmieniany, że ja trochę narzekałem, bo mi się nie do końca te zmiany podobały. Wszyscy byli zachwyceni, bo przecież tam były nowe talenty, nowe systemy tego, nowy system tego. Nie wiem, w ogóle ja to jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w sytuacji, w której okaże się, że Classic podoba się dużej ilości ludzi i co dalej z tym robimy, i wiesz, co teraz? Ludzie zrobią to, co mają zrobić. Ja jestem ciekaw, bo oni nigdy statystyk nie udostępniali. No. I czy wydarzyłoby się, jak myślisz, w ogóle, czy jesteś w stanie na przykład sobie wyobrazić sytuację, że w pewnym momencie oni stwierdzą, ale oni tego nigdy nie ogłoszą, ale powiedzieliby, powiedzmy, że słuchajcie, w Classica obecnie gra więcej osób niż na oficjalu. I co teraz? Właśnie, robimy kurwa od nowa, że po roku TBC i potem znowu WoTK i tak dalej? Albo robimy do każdego dodatku inny serwer? Albo robimy w ogóle dodatki od nowa? Bo były zdupione? Znaczy w ogóle ja to, wiesz, nawet jestem chętny, znaczy chętny. Ciekawie by nawet mogłoby być, gdyby zrobili coś takiego, że ten te serwery właśnie, że nagle byłyby progresywne. Że tak, cykl by powrócił, nie? Tak, że byłby najpierw klasy, czyli taki WoW mógłby tak dalej, równie dobrze tak 200 lat i żyć. Fajnie by było, żeby w pewnym momencie, albo nawet ja w momencie, w którym oni sobie tam zdecydują, no. Żeby oni zaczęli tworzyć WoWa w trochę innym zamyśle, niż go tworzyli przez te wszystkie lata teraz, żeby to poszło w innym kierunku. Czyli żeby to się wszystko utrzymało w takim jakby klasikowym duchu. I wiesz, jakaś alternatywna wersja wydarzeń, nie? Warcraft 4, niedoczekanie. Ja nie wiem, czy ta powstanie kiedykolwiek, o czwórka, wiecie. Jeżeli oni robią Reforge'a, to oni dobrze wiedzą, że jest nacisk na czwórkę i dobrze wiedzą, że no zajebiście jakby był. Ale oni to jest na zasadzie takiej trochę gry na czas, bo szczerze mówiąc, czy jest ktoś, kto uważał, że Warcraft 4 w ogóle potrzebował jakiegokolwiek Reforge'a, jakiegokolwiek odnowienia? Przecież ta gra ma ponadczasową mechanikę i grafikę. Ona nie potrzebowała niczego, szczerze mówiąc. 4? 3? Trójka, przepraszam, a powiedziałem o czym? No. O czwórce? Znaczy nie, no wiesz, powiem ci tak, ja to się jaram mocno na customowe gierki, które mam nadzieję gdzieś tam będą się rozwijały na tym Reforge'u. Aha. Nie, bo wiesz, no jak Warcraft, znaczy, bo ty mówiłeś chyba, znaczy ty grałeś Ladera chyba trochę, co? Tak, grałem Areny, no. No, a ja to ci powiem tylko i wyłącznie customowe mapki i bardzo się dobrze tam bawiłem i w sumie jestem ciekaw, czy jak dużo i jak w ogóle to będzie tam wyglądać. Sprzedaję cały syf. Dobrze, ja też jestem ciekaw. Słuchajcie, informacje, jaki serwer, jaka strona, dopiero jak już, to jutro najwcześniej wam powiemy, bo jutro jest dzień, w którym się trwają pierwsze przygotowania typu można zająć już nick, którego będziecie używać na klasiku. Także jutro się będzie chyba prawdopodobnie wybierało strony i nick postaci. To najmniej jutro wam powiemy. Dobra, Adrianek, idę na to pole. Ja już tu jestem, czekam. Okay. Masz parę pozabijanych ciał, żeby sobie olucić. Czy będzie Minecraft? Słyszałem, że Adrianek zaczął grać Minecraft, bo tam są te party gamesy. To fajne to czy nie? Fajne?
Stary, bierzesz wędkę i zaczynasz łowić świnie, które pływają w wodzie. I musisz je do dziury wrzucić. I to jest jedna z gierek. Jakieś parkury i super, super, bardzo fajne. A... Powiem ci tak, bardziej mi się podoba granie czegoś takiego, niż robienie jakiegoś serwera albo wchodzenie na serwer survival, zbieranie diamentów, kurde, nie no są, no właśnie tak dlatego dalej, jest fajne, bo można te mapy robić, żeby ktoś cię okradł. Jakieś dramy. Nie, to jest, wiesz, takie Uterparty, takie Warcraft. Ja mam Minecraftcika, stary, mam, wiesz, ale to ci teraz co powiem, to w ogóle już wiesz o tym, że ten Minecraft jest też na VR. Dlatego go jest, co byś chciał kupić, ja mam. Stary, jest Minecraft na VR i możesz nawet grafikę sobie fotorealistyczną tą wrzucić z shadery. To wygląda, wiesz, woda jak prawdziwa woda, tam drzewo jak prawdziwa kora i tak dalej, nie? Tylko, że jest to fajny bajer, znaczy, ale nie wyobrażam sobie do grania tego shadery, na dłuższą metę. Nie za bardzo podobają mi się shadery. W sensie, wolę jak Minecraft wygląda tak, jak wygląda. Tak. Aha, zepsuł go Ratel, mówi, że robił mapy do Warcrafta i że z czasem trochę update'y, które do Warcrafta wchodziły trójki, to podupczył jakieś stabilności i nie szło już robić chyba map tak jak kiedyś. Fajnie, wiesz? I ten reforge może jest potrzebny. Znaczy, no na pewno tam jest troje rzeczy, które mechanicznie były, znaczy ograniczone były, nie? Ta gra była ograniczona, nie szło jakichś pewnych rzeczy zrobić. A można by było zajebiste mapy robić. Nie wiem, ja jak wyjdzie Reforge, kurwa, ja bym chciał, żeby w Dotę tam zrobili taką zreforge'owaną i wtedy ludzie może tam by Dotę grali, albo w ogóle te wszystkie giereczki, takie utery, może nowe, ludziom będą się chcieli, wiesz, będzie się chciało im robić je. Dwunastego są informacje, że będzie tworzenie tych postaci, o. Czekaj, tu jest Claim Your Character. Dobra. Ile masz bandam? Nie ma Adrianka. Mam dwa. Nie mam. A ty wiesz o tym, że w ogóle my wbiliśmy czwarty, a ty też pewnie skilli nie kupiłeś na czwarty? No nie, bo ja hajsu jeszcze nie mam. Czego nie masz? Hajsu, ja pieniędzy nie mam. Wiem, no to jest przypadłość tego właśnie klasika, że. To, no. Że musiałeś czasami wybrać, który skill ważniejszy jest. Znaczy wiesz, no mam nadzieję, że... Ja w ogóle bym musiał posprzedawać. Ty, masz więcej bugów? Nie, ale my dostaniemy buga... jednego buga na pewno zaraz niedługo nie dostaniemy z questa. Z tego co kojarzę. Tylko nie mam wiem nadzieję. Czy tu, czy w Goldshire. Aha. Ale z nich mogą bugi wypadać też, z tego co kojarzę. Albo z dzików to wypadały? Z gortusków chyba też mogły wypadać? Mhm. A widzę, tu biegasz, dawaj go! Dawaj, walimy go, Dawid! Ja mam, kurde, w ogóle strój mnicha, bo po prostu nie mam innego. No i tam bossa, widzisz jak kampią? Bo ten boss się tak rzadko pojawia, że wszyscy kampią na niego, kurwa. To chodź. Nie, bo my nie mamy na razie questa do tego, wiesz? A nie, bo to na... bo to jest boss z questa. Tak, ale... Ja myślałem, ludzie czekaj, bo na klasyku były jakieś rarki do zabijania i tak dalej, czy nie było tego? Były. I były, była tak? Różnica pomiędzy, wiesz, legendą a rarką. Ja myślałem, że to właśnie jakaś rarka jest. Go w duel z Dawidkiem? Nie, Dawidek ma lepsze spele teraz. No ja mam leczenie przede wszystkim, no. Chociaż nie wiem, kika pewnie na czwartym już... Nie, nie masz na czwartym. Pomagam. Podobno taureny stały w kolejce po wodzie. Widziałem. Jak? Co? Widziałem. Że, co? No, tam na serwerze hordowym. No to jak stałeś w kolejce? Był jakiś quest chyba z wodą czy coś takiego? Coś tam trzeba było wodę ogarnąć? No. I tam wiesz, ludzie w kolejce się chyba ustawiali po wodę. O jest. Do tego questa. Siema w Playmi, cześć, co tam się śmiejecie, lol. Silnik Warcrafta miał limit
max wagi mapy, co ograniczało mapy. A, okej. Okay. Nie wiem. Zobaczymy, jak zrobię. No, Reforge musi wyjść w tym roku. No musi, bo jest zapowiedziany na ten rok. Tylko jest pytanie, czy będzie przed, czy po BlizzConie. BlizzCon jest gdzieś kiedy? W listopadzie? W październiku? Kiedy jest? Czekaj, bo ja tu mam lekkie problemy z mikrem. Zaraz będę. No na pewno, lekkie problemy z mikrofonem. Tak jak zegarek ci nie, na przykład nie dzwoni. Oj, Adrianek. Bujać to my, ale nie nas. Jestem. Ile masz bandan czerwony? 7 na 12. To samo. Let's go, boom! Let's go! Boom! A właśnie, a tutaj też jest taka jedna rzecz. No tego nie było. Znaczy, to potem zmienili, że musisz lutować po kolei każdego moba, nie? Bo to nie ma jakby masowego luta, tak? Nie ma, znaczy to nie zbiera tych wokół, które leżą ciało. No nie zbiera wokół, tylko jakby nie stakuje, z jednej postaci. Czy jest mas lut? Nie ma stakowania. Musisz osobno z tego, co chyba... Ja tak, no właśnie też kojarzy. Jest autolut, ale to nie jest to samo. Nie. Mass loot to jest takie, że jak leżą trzy świnie w jednym miejscu, tak, to tylko na jedną klikasz i tam jest zebrany z tych trzech świn loot. A tutaj musisz na trzy osobne ciała po prostu kliknąć. Na jednego, na drugiego, na trzeciego i tak dalej. Aha. Dobra, 9 na 12. Chyba, że se bota napiszesz. Jak se napiszesz? Nie no, da się to robić na makrach. To się mokro robiło, że target coś tam, że pobliskie ciało. Ukośnik lód. No i wtedy byś tak zrobił, że po prostu na next target by ci przeskakiwało. Ja kiedyś sam makra pisałem do właśnie TBC, bo grając na serwerach, no nie ukrywam, grałem też na prywatnych. To po prostu grając też na prywatach, no dużo rzeczy nie działało, sami wiecie dobrze. I trzeba było sobie radzić jakoś, na przykład nie dało się przycisku continued zrobić albo complete, gdy miałeś wykonany quest i wszystkie rzeczy potrzebne. Więc musiałeś sobie zrobić makro, na przykład quest, ukośnik complete, coś tam, żeby jakby ukryty przycisk w ogóle akceptować. Cuda niewidy były takie hakerskie. Osiem na 12, go. Jak można mieć katar w połowie lata? Wiesz co, ja katar mam w połowie lata, ale ze względu na to, że ja też klimatyzację używam teraz w pomieszczeniu i w samochodzie, więc to jest takie w miarę normalne i myślę, że każdy kto w biurze, chyba że siedząc w biurze, jeżeli ktoś ma klimatyzowane pomieszczenie, może powinien i są jakieś leki, tabletki, może coś do nosa nawilżające, które pozwalają uchronić od kataru? Katar najgorszy na ziemi. Mefedron. A, no to też. Ej, Adrian, a jakbyś do tego likwidu, co się tam wlewasz, nie? No. Aż jestem ciekaw, co powiesz. Łyżeczkę z wódki, stary. Ale Dawidku. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest, Dawid, kurde, chcesz mnie rozpijać? Nie można, bo tam nie można dawać wodnych takich typowo, tylko to muszą być te takie oleiste. Aha. No to muszę dać oleistą wódkę. Olej i wódkę. Nie ma takiej. Nie, ale powiem ci, są, tam widziałem w tym sklepie, są niekiedy takie mocno dziwne smaki, jakieś kurde smak stary, jakiegoś ciastka, jakieś słodyczy, ja, powiem tak, jeszcze jak są smaki, mam wszystkie, to Adrianek. Spoko, co ty gadasz? Ty też? Nie,
A widzę, że biegniesz. Nie. A, bo tobie chodziło o... Jezu, czekaj, dobra, miałeś wylew. To ty zrozumiałeś, że mam wszystkie te smaki tego, tak? Ze sklepu. Tak. No nie, tak. No mam wszystkie bandany. Nie, wiesz co, powiem ci tak, przyszło mi przez głowę miliard myśli. Jedną z nich, taka najbardziej realistyczna była taka, że masz kolegę, ta, który szmugluje nimi. I mam wszystkie smaki. Chcesz mi dać za pół darmo. Two Hand Mace'a, czy bierzemy... Militia Hammer wezmę. Cyk. Ło, dup, piąty level, Adrianek, hello, kurde, profesjonalny gracz tutaj jest. Nice. Będziemy na bossa szli, głowę mu odetniemy. Ale jeszcze mam tak. Idę skille se kupić od razu, ty też. O, ja też. Czy mamy gdzieś jakieś, gdzieś co mogę poznać? A, dobra, to są. W karawanach sprzedaj. Dobra. Jak to wszystko, kurde, za pół darmo. Blessing Might Judgment, no hello. Kurde, powiem ci, Dawid, no, będę już przykra miał. Sprawa. No, ale hajsu nie masz, czy co? No nie, no, ja to mogę sobie dwa skille kupić jedynie. No a ile masz, trzy do wyboru? No? Tak, ja jeszcze questa oddam. A, i pamiętaj o czymś, to jest też ważne. Nie wiem, czy to w klasiku od razu tak działało, że się podmieniał na pasku skill na level wyższy, ale czasami trzeba było z książki, bo te, bo wiesz o co chodzi, te skille mają ranki. Aha. I tutaj jest tak, że nie ma tylko jednego ranka najwyższego, tylko możesz sobie rozdzielić, tak, nie? Wiem. Znaczy wiem, że są niektóre klasy, które używają po prostu spelli niższej rangi, bo konsumpcja many jest tak, niższa. No na przykład, że nie jest aż tak potrzebny ten heal przede wszystkim, nie? W healach to było. Mhm. A czekaj, jakie my mamy questy? Ty no. No piąty level. I ty. O, Dawid, report to Goldshire. No wiem, za chwilę, ale musimy pierw bossa odupić. I... No najpierw te bossy trzeba ogarnąć. For the Alliance. Who the heck is that guy? A tam jest Adrianek, dobra, biegnę. Powiem tak, nie wiem gdzie ona ma. A jeszcze jeden quest u ciebie jest, widzę, idę. Idź pogadać tam z kimś. No idę pogadać tam z kimś, ale nie, no tam mam pogadać z tą babką w Goldshire, o to pewnie chodzi. Hey there. Have a good one. See you later. A teraz crates'y są potrzebne, bo trzeba zbierać winogrona. Tam są skrzynie z winogronami, będziemy zbierać. I ty tam rozmawiasz. Adrianek, powiem ci, że wyglądasz dosyć kozacko. Jesteś z twarz taką zdziwioną lekko. Brodę masz, no. Czy masz jeszcze planszówkę WoWa? Mam. Znaczy, ja osobiście nie mam jej fizycznie w domu, u mnie. Tylko mój znajomy, z którym żeśmy się składali jeszcze z czasów... Tam jak żeśmy do technikum chodzili, iśmy chyba albo skończyli technikum, albo pod koniec technikum to było, że myśmy się dowiedzieli, że jest takie i ktoś sprzedaje używkę i już nie są produkowane i w polskiej wersji językowej mamy planszówkę WoWa. Gościu używkę sprzedawał. Dosyć dobra, w dobrym stanie była, natomiast no myśmy trochę już ją pokiereszowali. Dobra, jestem gotowy. No, idziemy. Pokaż, na YouTubie jak wpiszesz sobie World of Warcraft gra planszowa Bonkol, to będziesz miał dwa filmy. Jeden z unboxingu, jak wygląda coś w środku, a drugi jak się to układa, jak się rozmieszcza wszystko, bo ta gra jest skomplikowana, więc jakby tłumaczenie zasad trwa bardzo długo na pierwszym meczu. Adrianek, stary, już ci dałem buffa, attack power, to już jest to. A, i trzeba tutaj zebrać, gdzie są te? O. Mnie to zawsze wkurzało, że te questy niektóre były takie upośledzone.
Że trzeba było pierwszy zrobić tak. Pierw zabić tych typów, w sumie nie wiadomo po co. A teraz jak już ich zabiłeś, to no, znowu wracasz w to samo miejsce, gdzie oni są, ale tym razem już zebrać winogrona i w sumie znowu trzeba zabić typów. Wiesz, potem... dlatego to było takie troszkę tryhardowe. W nowym, ówczesnym WoWie jest tak, że większość tych questów dostajesz 5 questów w jedno miejsce i idziesz wszystkie je robić od razu, nie? O, a to nie jesteś ty, Dawidek? Boże, ja byłem przekonany, że to jesteś ty. Nie, 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 jestem obok w ogóle, nie tam, gdzie ty. Zobaczyłem pierwszą literę B i byłem przekonany, że tam jest bunkle napisane. Mm-hmm. Film tu jest sprzed 6 lat, a bunkur był brzydki, tak jak jest nadal. No i właśnie, jestem brzydki. I patrz, i w tym momencie powiedz mi, co jeszcze byś chciał mi powiedzieć? No bo jak ja, jak ja On chyba, tak? No, 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 ja mówię, że jak potwierdzam to, co ty powiedziałeś, ja się z tym zgadzam, no to jakby, nie wiem, no na przykład twoje istnienie tu na czacie już w tym momencie tak jakby nie ma sensu. No bo... Trada. No bo co, no co bym musiał? Wymyślić coś, nie? Aha. Dobra, 1-8. I przy okazji tego bossa też zabijemy, nie? Tak jest. Tak jest. Pozdrów Sakibini. Dobrze, szaman. Czy klasik będzie płatny? Zawsze był. Abonament musisz kupić. Jest jeden abonament na zarówno klasika, jak i na wersję tą oficjalną, najnowszą. Od ciebie będzie zależało, którą pobierzesz i w którą będziesz grał. Znaczy, oczywiście możesz grać na zmianę, trochę klasika, trochę tego. To nie jest tak, że musisz tylko wybrać jedną z tych dróg. Dobrze, ja idę tutaj, gdzie ten gościu, będziemy z nim walczyć. Ty sobie zbieraj tam, jak będzie, to powiem. Tak, ludzie tak. Już uciekli, jakby nikt nie czeka na niego, więc ja sobie tutaj poczekam. Jego ciało gdzieś leży. Tak, leży to ciało, ale niestety będziemy musieli... Ja będę poczekać musiał. O, zrobimy sobie taniec. O. Dance. Cyk. No i wiadomo, o co chodzi, dnesik jest. Cyk, 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 cyk. Boję się, że oni go stargetują jako pierwsi. O! A nie, to jest defiast hack. Bo tak się robiło kiedyś, że jak się targetował... No. A jest, pierwszy uderzyłem tego Garika. Dobra, git. A gościu nie zdążył, biedny. Tak jest, mam head. Ty musisz podejść i chyba zebrać tego heada. Aha, zaraz go wezmę. Biedny gość. Gość się nazywa Rouge. Super oryginalna nazwa. Czy wróci kiedyś Battle of Painters? Kurde, z Adrianem to by było dobre. Battle of Painters, Adrian. Co to jest Battle of Painters? Kurde, to by ci się spodobało i z widzami, to zajebiste jest. Słuchaj. To jest to coś, gdzie się maluje? Tak, jest coś takiego, że na 3-4 każdy ma sztalugę i jest jakieś hasło narzucone przez grę, nie? Na przykład maluj dziwny dzień w szkole, nie? No i każdy, wiesz, w tajemnicy maluje sobie, maluje i czas się kończy. I po kolei są pokazywane rysunki i każdy ocenia, który jest najbardziej na śmieszny, najlepiej wykonany i tak dalej. Aha. I wtedy jest zwycięzca i on tam dostaje punkty i tak dalej z ranking. To jest nawet fajne. A to chyba kosztuje 5 zł ta gra na Steamie, albo darmowa jest. Znaczy to jest tak, że wersja mobilna tej gry jest darmowa. I można przez komórkę wejść i to i grać, ale ja to miałem na kompie i było łatwiej mi, no łatwiej myszką niż palcem po ekranie się rysuje, nie? Nie wiem, gdzie ten Adrian... To jest ta gra, w której się coś tam potem to sprzedaje i tak dalej? Te obrazy czy coś takiego i potem ludzie... Nie, ale jest taka, dobrze mówisz, jest też taka była gra, taki indyk mocny, gdzie się właśnie tworzyło obrazy i je się sprzedawało na... Sprzedawało, do nie? Do muzeum, na aukcjach, tak. Też bardzo fajna. Ale to ty, to jest też co innego. Ty mówisz o Passepartout chyba. Czy... Nie pamiętam. Chciałem ci powiedzieć, ale nie pamiętam kompletnie. Kurwa.
Pas. Ale coś pamiętam, że coś tam. Czekaj, nie, pas to jest sposób wykonywania obrazów na py. To jest taki sposób. Pas. Dobra, mam głowę, idziemy. Pas. Passepartout, tak. The Starving Artist. Passepartout? Bo to się, w ogóle grałeś w Passepartout, The Starving Artist? Nie. Nie, zagraj sobie w to. Tutaj jest taka gra, że jak jesteś artystą, jak sama nazwa wskazuje, który no kurwa musi zarobić na życie, nie? Bo będziesz umierał z głodu. I możesz tu umrzeć z głodu. I dlatego musisz malować obrazy jakieś i czasami czytasz gazety na przykład, jakie wydarzenia są teraz popularne, że na przykład jakieś państwo wytoczyło wojnę. I albo, że ludzie chcą na przykład, żeby natura, więcej natury było i tak dalej, więc jakby malując wtedy takie obrazy do tego, to tak jakby jest większe zainteresowanie. Ale dobra, ale... I potem ludzie przychodzą... Wie, ale to jak gra wie, że ty narysowałeś... znaczy inaczej, ty tematykę sam wybierasz? Jakieś masz tam... Znaczy, skąd gra ma wiedzieć, że ty na przykład naturę przedstawiłeś? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem po prostu, jaki jest sztuczna inteligencja, jaki jest klucz, który potrafi to ogarnąć. Czy... Nie wiem, czy to jest na zasadzie, no właśnie, czy to jest na zasadzie jakichś kolorów, czy totalnie randomu kształty? I to nie ma znaczenia, więc ja nie wiem. No. A no chyba, że random całkowity, nie? Wiesz, bo są takie rzeczy, jesteś w stanie zaprogramować, że jeżeli coś jest podobne kształtem, na przykład żółte kółko, no to, że słońce, nie? Mhm. I tak dalej. Dużo niebieskiego, że woda albo niebo, no. No, no, no. Albo ktoś to zrobił tak byle jak, że nam się to wydaje, że to działa, albo to faktycznie działa. Dobra, oddajemy te rzeczy. Co ja mam do wyboru? Leder, loty... No co, no leksy biorę. Bo więcej armora. I dla Mili muszę oddać jeszcze tam, gdzie ty masz w ogóle... Tak. Mhm. Ty, ale ta Mila, jej tutaj nie ma, nie? Tak, nie. Tak, uczeń. Jej tu nie ma. Dawidku, jej tu nie ma. Nie no. A nie, jest! Drianek! Po małym! How are you? Safe travels. Co teraz dostaliśmy? Czekaj, to. Czyli Goldshire i Northshire Abbey. No to jeszcze tu muszę wrócić, do środka, dobra. Musimy wrócić do świątyni. Rozkład jazdy klasyka jest prosty. Hype ludzi, o, powrót do korzeni, woo! A potem, kurde, brak mounta do 40, no tak. Ruscy wygrali PUBG Nations Cup. O cholera. A byli? O cholera. Polacy grali w tym? WoW, no oczywiście, że WoWik. Kurde. Ty, no i łazi se po tej świątyni gościu, kurde, na wyższym levelu chyba o 10-20 i... Nie no, wiesz, on liczy, że ktoś go zaatakuje chyba. Tu trzeba wejść teraz na samą górę tej świątyni, tylko nie wiem, czy to jest klasowy, czy dla wszystkich. A, i tu jest, stoi gość. Bo on wina tutaj robi, wiesz? O. Syk. I on wina, tu beczki z winem są. Brother Nils się nazywa gość. Brother Nils. A Polaków nie wzięli. Dobra, Adrianek, tu się skacze, siup. No. Wiesz? Już idę. Powiem ci, używałem umiejętności, którą kupiłem. Bardzo fajna. Jestem złodziejem teraz, Dawid. Tak, czyli nic się nie zmieniło. Dobra, Adrianku, idziemy do Goldshire, idziemy na przygodę, wychodzimy. O mama, trochę się boję Goldshire. Trochę się boję Goldshire. Tam się... A wiesz co tam jest, nie? Najlepsza tawerna, seks RP. A to Flamey by mógł tu powiedzieć więcej na ten temat. Seks RP? Ej, ale szczerze mówiąc, ta postać tej kobiety, którą Flamey odgrywał, bardzo dobra. Podobało mi się to. W sensie dobrze to robił. To było coś innego i w sumie było to całkiem spoko moim zdaniem. Chodźmy do Goldshire.
Goldshire. Final Fantasy ERP? A właśnie, bo oni tam też robią... Czekaj, bo cię nie widzę. Gdzie ty... A, ty tu biegasz. Ja tu jestem, bo ja muszę tego jeszcze. O. Żeby nie było, że na biedaka wchodzimy, co? Aha. For the Alliance. Ta zbroja na początku to ma gówno znaczenie, no ale niech jest. Okej. Okay. Idziemy. Widać? Niepotrzebne jedzenie sprzedałem? Okay. Ja sprzedałem. A w sumie. Ciekawości, masz piąty level. 130 HP mam, 160 many. Ty masz HP. Nie widzę, bo to nie mogę sprawdzić, ile masz. Ty musisz mi powiedzieć, ile ty masz HP, bo chyba nie mam naznaczone. Mam 123, a ty ile masz? 130, dobra. 130 masz. No nie mamy statystyk jeszcze żadnych na itemach, nie? Dobra, Dawid! No Ultima na RP była super. Dawaj, musi dawaj. Być duel? A można było tu robić? Dobra, można było. No ale to co, no są klasy, które... No nie wiem, dobra, sprawdźmy to. A, przede wszystkim, dobra, przede wszystkim musimy wyjść z party, bo się widzimy. No tak, okej. Dobra. Już mnie nie widzisz? Już cię nie widzę, let's go. Ale tak jesteś człowiekiem, więc zaraz mnie zobaczysz pewnie. I don't have a target. I can't catch it. That's still recharging. Ja jednak pokonał, patrz mnie. Ej, zrób mi ten, a nie mogę. Jakbyś zrobił hug, ukośnie. Nie, już za późno. Ale to chyba nie działa na tym, na. Na PvP. Wiesz o co chodzi. Przytuliłem cię. Ale to nie dostaje się. A bo tu kurwa nie ma achievementów. Czekaj, są achievementy przecież, nie? Od... Mnie się pytasz, nie grałem. Nie, czekaj. Na klasiku, nie wiem. Nie ma achievementów przecież, co ja gadam. No właśnie nie ma, Jezus Maria, jestem na tym. Mózg mi sfrizowało. Dobra, py, chodź tu. Na klasiku nie było? O, proszę. Hello, safe travel. Bierz tu quest. Ach, jest. Patrz jaki tu lew. Tak, ładnie. Te piękne tekstury tych szybka, winorośli. Szybka kąpiel. Szybkie obmycie się w fontannie. Dobra. A kurde. Idziemy. O, Elwyn Forest. Był taki Elwyn, to on, od niego ten las. Hmm. O, pada deszcz. Pada deszcz. Pet Kurok? Co to jest Pet Kurok? Peta Kuroka. Planujesz zdobyć Peta Kuroka. Co to jest Peta Kuroka? No Kurok, Curoc. Curoc chyba cię jakoś tak... Ale kurde, Dawid, powiedz jak to by było klimatycznie, wiesz, ciemna noc. Herbatka, kawa i taka klimatyczna podróż z przyjacielem przez Elven Forest w deszczu. A, nie jesteśmy kumplami. A no. Invite. Grałeś sobie już w WoWa na VR-ze? Próbowałeś? Nie. Bo wiesz, że można. Nie wiem, znaczy moda trzeba wgrać pewnie. Inaczej, jestem prawie pewien, że można, bo widziałem jak ktoś sobie po prostu odpalił WoWa właśnie... Ale słuchaj, jest... Chyba ta... nie. I wiesz, tak się... Ja ci już powiem, ja ci już mówię. Jest taki program, którego nazwy ci nie wymienię, bo nie wiem jak to dokładnie idzie, ale jest program, który ci praktycznie każdą grę przerobi na VR, ale jest to przerobienie takie, wiesz, to nie jest takie dostosowanie. Mhm. To jest tylko to, że będziesz na goglach miał wyświetlaną grę i jeżeli w grze jest możliwość z pierwszej osoby się rozglądania, to ty obracając głowę będziesz to miał. Natomiast tak jak mówię, no to jest tylko i wyłącznie do tego się to ograniczy. Mhm. To jest takie jakby, no ja nie lubię takich rzeczy testować, bo to mi nic nie daje. Dawid, chodź do tawerny, chodź. Mhm. O Boże, moja ulubiona melodia. I supply only the finest goods. See you around. Looking for something specific? Ja robię, zrób se tu home. Hearthstone'a sobie zrób. Czekaj, idę po e-fire. Mhm. Bo mi się ładowało. Dobra. To ja skoczę do kuchni.